Witam. Dzisiaj chciałem pokazać gąby diamentowe, szeki, bo trochę się u nich podziało. Są przeniesione do innej klatki, są oddzielone, jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, są oddzielone od gołąbków tych standardowych. No i szeki właśnie mam osobno. No i właśnie zaczęły mi tutaj lęgi od wczoraj. Zaczęły się właśnie ścielać i już mamy 5 jajeczek. Dwa zostały zniesione wczoraj, no i dwa zostały zniesione wczoraj i 3 zostały zniesione dzisiaj. Więc tak to się właśnie prezentuje. I właśnie tak to tutaj wygląda u nich. Zostało 12 sztuk. Właśnie co niektóre się już bardzo ładnie przepierzyły. Tak jak ta saliczka na przykład tam w tyle. Ta najbardziej biała. Wydaje mi się, że ona się pewnie jeszcze przepierzy. No ale właśnie tak wyglądają. Tutaj na przykład samiczka ta ma jest najmniej przepierzona, bo ma taką tylko trochę białą głowę. No a tak to zostawiłem sobie 7 właśnie samiczek i 5 samców. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu, żeby były jakby porówno samców i porówno samic, bo tak i tak większość samców jest takich, które po prostu wystarczą na ileś tam samic, no i one sobie i te samce właśnie zapłodnią samice, żeby były zależone jajka, więc zostawiłem sobie właśnie tylko 5 samców na 7 samic. No i tak to właśnie wygląda i tak to będzie właśnie. I tak samo mam u tamtych gołębi standardowych, też tak mam właśnie, że jest więcej samiczek, no i mniej samców. No i tak to wygląda. Gniazdka tutaj muszę jeszcze dowiesić, bo trochę mają mało, bo jest 5 gniazdek. Na pewno jeszcze 2 muszę zawiesić, nawet 3 by pasowało. No i tak to właśnie wygląda. Więc nie chcę przedłużać, to taki szybki film informacyjny, bo było trochę ich, bo było ich 14. Zlikwidowałem jedną parę. No i właśnie zostały mi właśnie tylko te 12 sztuk. No wybrałem najładniejsze. Dostały dzisiaj siano, więc będą się pewnie coś tam jeszcze dościelywać. Więc gniazdka będą miały fajne. Tutaj no to jedno gniazdko w ogóle nie jest wyścielone. Więc no właśnie dostały, żeby właśnie sobie mogły tutaj dościelać. No, więc to by było na tyle. Jeżeli film się spodobał, to proszę łapkę w górę. Suba na kanale, żeby być na bieżąco. No i do zobaczenia w następnym odcinku.